Dużo wody musi upłynąć, dużo rzeczy musi się zadziać, żeby kogoś określić lidę. Tymczasem, jeżeli byśmy teraz przeszli do poziomu czysto marketingowego, to mam takie wrażenie i nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że w internecie trochę się o tym zapomina. I w zasadzie każdy, kto zostawi do siebie kontakt w dowolnej formie, pozyska się jego telefon, zapisze się na newsletter, zostawi maila, gdziekolwiek bądź, od razu jest traktowany jako lead. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu – konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group – nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w trzecim odcinku serii eksperckiej z Arturem Jabłońskim trzeci odcinek. Nie mam pojęcia o czym będzie oraz nie mam przygotowanego żadnego żartu, który przeszedłby moją wewnętrzną kontrolę jakości, że jest wystarczająco dobry, aby obrazić Artura. Więc po prostu zaczniemy. Dzień dobry Artur. Dzień dobry. Właśnie zareklamowałeś usługę serii eksperckiej każdemu, kto <grym> nad tym się zastanawia. Jest to Adrian. Jako, że rozpoczęliśmy Proszę. całą tę serię i mhm. postawiłem sobie właśnie za zadanie, że będę ci zadawał pytania, żebyś się poczuł Jedno gościem, odcinek. gościem w swoim programie. Ja za każdym razem naprawdę mam plan, żeby zadać ich więcej. Po czym się odpalam i tak. zapominam o tym, więc zawsze możesz powiedzieć, Artur spytaj mnie o coś, proszę. Ja się dostosuję oczywiście. Także moim pytaniem rozpoczynając dzisiejszy odcinek jest, jakbym cię poprosił, żebyś zdefiniował, czym jest lead w rozumieniu mm. takim, jak to rozumiesz. To, co byś powiedział? Powiedziałbym, że albo jest to osoba, firma potencjalnie zainteresowana naszą ofertą, Uhu. bądź osoba, która po prostu robi rekonesans na rynku, żeby zaspokoić jakąś potrzebę informacyjną. I pewnie żadna z tych odpowiedzi nie jest bliska Twojej prawdy, więc po prostu kontynuuj. Musisz się nauczyć się doceniać. To jest całkiem niezła, naprawdę. <grym> w sensie, <grym> oczywiście, wiesz, definicji leadów mogliby się w od słownika etymologicznego do jakichś akademickich dyskusji. Nie czas i miejsca na to, zostawmy to innym ludziom. Jest to jakiś kontakt do potencjalnego klienta w rozumieniu ktoś, kto wyraził zainteresowanie produktem lub usługą. I sformułowanie wyraził zainteresowanie produktem i usługą jest dla mnie klub. Do tego, o czym będziemy mówili w dzisiejszym odcinku. Natomiast pytanie numer dwa, zobacz, to już Ojej. 100% normy, wyrobione na odcinek, a dopiero dwie minuty, wydajże. Co musisz wiedzieć o potencjalnie zainteresowanej Twoim produktem lub usługą osobie, żeby uznać, że jest to potencjalny klient? Patrząc na to, jak my patrzymy na potencjalne lidy, no to my nie dokonujemy żadnych działań sprzedażowych, jeżeli tak to można nazwać, dopóki na przykład ten klient. Nie wypełni briefu, który dużo szerzej przedstawia jego sytuację, dzięki czemu rozumiem bardziej jego potrzeby. Oczywiście mam na myśli w tym przypadku usługi, które raczej, raczej są droższe niż tańsze. No bo w przypadku święta kapitalizmu, chociażby, no to nikt nie wypełnia briefu po to, żeby kupić bilet na święto kapitalizmu, tylko albo kupuje, albo nie kupuje, ale zawsze staramy się najpierw wydobyć więcej informacji, ponieważ mamy takie podejście w każdej linii biznesowej, że my chcemy sprzedawać klientom którzy a realnie tego potrzebują, bo jeżeli spełnimy ten warunek, to jest dużo większa szansa, że ten klient wróci, mhm. dzięki czemu długoterminowo cała sprzedaż będzie po prostu prostsza i łatwiejsza. Bardzo dobrze. W sensie to, co sobie właśnie opisałeś, to jest Twoja własna metodyka pięknego pojęcia kwalifikacji lidów. Mhm. Czyli ktoś, kto wedle różnych dyskusji jest potencjalnym właśnie zapytaniem dla Ciebie, jakie warunki takie pewne wstępne przez Was wyznaczone on musi spełnić, Żebyście faktycznie próbowali mu coś sprzedać, uważali, że jest dla was dobrym klientem, i, tak dalej, i tak dalej, Teraz do tego można podejść na wiele sposobów. Oczywiście, czyli wiesz, w sprzedaży są klasyczne metodologie kwalifikowania lidów, żeby nie gadać z każdym, tak? bo nie powinno się do każdego wiesz, dzwonić, czy mówić spotkań, zależnie od tego, jaka jest wartość usługi, itd, tak i tak dalej. Na przykład band, o którym prawdopodobnie wszyscy słyszeli, czyli budżet Authority, need and time. Czyli jeżeli ktoś ma realną potrzebę, tak jak powiedziałeś, ma odpowiedni, odpowiedni budżet, jest osobą decyzyjną, która może podjąć i oczywiście chce to zrobić teraz, a nie w grudniu po południu, to faktycznie jest na przykład dla ciebie idealnym lidem, z którym będziesz chciał dalej rozmawiać. No i to są pewne rzeczy, których uczy się w momencie, kiedy rozmawiasz z kandydatami, to należy rozumieć. Natomiast innym wypadku może być oczywiście Twoja własna metoda kwalifikacji i nasza też jest często podobna. Czyli jeżeli na przykład ktoś nie uważa za Możliwe wypełnienie briefu. No to z góry wiesz na przykład, że z taką osobą w kontekście takiej usługi jak kanały na YouTubie będzie się pracowało raczej ciężko, bo nie mm -hmm. będzie chciała wypełniać strzela scenariuszy nagrań, pomagać, pracować planować pracy pod tym kątem. Więc dla ciebie nie jest to osoba, z którą chcesz rozmawiać, więc to nie jest klasyfikowane dalej do, do, do jakiejkolwiek oferty ktoś. To nie teoretycznie był to Lit, ale nie dopasowane do Ciebie. Czyli oba te pytania, nasza krótka wymiana w tym zakresie pokazuje jedną rzecz że dużo pracy, czy dużo wody musi upłynąć, dużo rzeczy musi się zadziać, żeby kogoś określić lidem. Tymczasem, jeżeli byśmy teraz przeszli do poziomu czysto marketingowego, to mam takie wrażenie, i nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że w internecie trochę się o tym zapomina. I w zasadzie każdy, kto zostawi do siebie kontakt w dowolnej formie, pozyska się jego telefon, zapisze się na newsletter, zostawi maila, gdziekolwiek bądź, od razu jest traktowany jako lid. I teraz pozwól, że Ci powiem właśnie mm -hmm. historię, która jest z związana, która często pokazuje jak te założenie sprawia, że jakakolwiek współpraca między marketingiem i sprzedażą nie działa, albo że generalnie uznaje się, że marketing nie działa, bo idzie on na masę zamiast na jakość. Miałem okazję całkiem niedawno pracować mocniej z segmentem dealerów samochodowych raz, że mamy w firmie różne takie projekty doradcze i obsługowe, dwa, że po prostu miałem okazję szykować się właśnie dla konsultacji takiej dedykowanej tej branży wystąpienia i wiesz, zbierałem dane po naszych klientach i po rynku. I bardzo często w przypadku dealerów, i nie tylko dealerów, bo na ich przykładzie można omówić praktycznie każdą niemalże firmę o podobnym profilu usługowo-produktowym, jest coś takiego, bo zobaczysz, może usłyszysz w tym opowieść do jednego swojego klienta albo ktoś, kto nas w tej chwili słucha, usłyszy rozmowę ze swoim własnym działu, wtedy się nie będzie śmiał. Prosimy. Czyli to wygląda tak, że przychodzi dyrektor sprzedaży albo prezes, czy inna osoba odpowiedzialna do działu marketingu i mówi tak: Mamy za mało lidów. Handlowcy nie mają na czym pracować. Poprosimy tychże lidów więcej. No to co marketing dostał? Marketing dostał zadanie, idziemy na ilość potem sobie szukasz w internecie, jak generować lidy szybko, tanio, czy cokolwiek bądź, pojawiają Ci się jakieś taktyki marketingowe, które wszyscy stosują, bo wiesz, to nie jest tak, że istnieje kanał marketingowy, o którym ktoś Ci nie powiedział. Że jest tam gdzieś jakiś ukryty Google, gdzie są klienci, oni tylko tam szukają, a ty jesteś frajer i reklamujesz się w tym podstawowym Google. <grymnie> Bo to jest taka zamknięta loża, win -win, <grymnie> do której musisz się dostać. No otóż nie, więc wszyscy mają webinary, strony lądowania, materiały, prospekty, bla 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 i formularze. No więc dostajesz informację, że musisz właśnie stworzyć jakiś być może materiał, musisz zrobić coś tam, musisz mieć formularz na stronie, który musi być wygodny do wypełnienia w miarę szybko. Więc jesteś sobie takim dealerem i mówisz: Dobra, to ja muszę uprościć swoje formularze, żeby ludzie mogli szybko zostawić tylko tam numer telefonu dla handlowca albo maila pozdronara. Robisz to i nagle przychodzi do ciebie za tydzień znowu prezes bądź dyrektor sprzedaży i mówi: Panie, chcieliśmy więcej lidów, ale nie takich. Do Dotyk jest pełno, handlowcy teraz pół tygodnia do nich dzwonili, ale ci ludzie albo w ogóle telefonów nie odbierają, albo jak odbierają, to się okazuje, że w ogóle nie są zainteresowani i jeszcze na tych naszych handlowców krzyczą. I to się, czym to się kończy? Piękne polskie słowo antagonizacją czyli dział sprzedaży jest zniechęcony do współpracy z marketingiem i stwierdza, że te wszystkie lidy z internetu, to weźcie se tam weźcie i do nas długo do nich nie przychodźcie. Więc nawet kiedy później pojawiają się na przykład lepsze, to na takim CRM-ie, czy takiej kolejności kontaktu, powiedzmy, którą handlowiec się podejmie, będą na szarym końcu? Gorszy Sort. Więc to jest troszkę sama spojrzę co się przypowiednia, bo jeżeli ktoś jest wartościowym lidem, ale do niego zadzwonić za trzy dni, no to sam możesz już nie dzwonić w tym momencie, prawda? I teraz jakie tutaj było rozwiązanie, które należało odrożyć? Otóż okazało się, oprócz takich właśnie marketingowych mitów, że dla mnie wystarczy sam mail, nie wystarczy numer telefonu, bo później i tak handlowiec musi zadzwonić i się dopytać, na przykład w kontekście oferty leasingu, jaka kwota, Mamy tego banta chociażby, czyli, czy pan jest w ogóle w budżecie, ile pan chce wydać, a w jakim czasie, time, jest pan zainteresowany zakupem tego samochodu, są pewne podstawowe pytania, które są zadawane zawsze. I teraz, co kontrintuicyjnego za każdym razem trzeba było zrobić? Skomplikować formularze. Skomplikować formularze. Okazało się, że jeżeli te pytania pojawiały się na etapie formularzy strony internetowej, albo w reklamach płatnych, bo można takie robić na LinkedInie, na Facebooku, wszędzie, to mniej ludzi je wypełniało, ale jak to się przyjęło mówić w Warszawie, bardziej kaloryczni, czyli tacy, którzy w tym momencie, jak już do nich dzwonisz, to faktycznie oni są zainteresowani, albo przynajmniej może nie są twoją ofertą, ale widać, że robią research, że są z odpowiedniego segmentu. I teraz to się wydaje banalna rzecz. Musiałeś dodać dwa pytania. Jakim budżetem pan planuje przeznaczyć pan, pani na samochód? I w jakim czasie planuje Pan zakup? Albo podjęcie oferty leasingu, cokolwiek bądź. Natomiast to odsiało, więc trochę tak brzydko, bo to o ludziach, ziarno od plew, czyli osoby, które w ogóle tylko sobie coś klikały, potem mówiły, a ja w sumie to nie wysyłałem, albo zapominały, bo im łatwiej zostać lidem, tym trudniej będzie się z tym lidem rozmawiać. I znów to nam pokazuje właśnie taką przekleństwo, patologię, optymalizacji działań marketingowych i sprzedażowych wyłącznie pod kątem liczby. W wyniku chcemy więcej lidów. I teraz problem, wracając trochę teraz do, do, do taki segły, jak to mówią Anglosasie do pierwszego odcinka, to jest winien. Nie? Dyrektor handlowy, który chce więcej lidów, ja go totalnie rozumiem. Natomiast, jak to chyba mówił Peter Drucker, what's get measured, get done. I on mówił o tym w pozytywnym kontekście, co jest mierzone, to zostanie zrobione. Natomiast z drugiej strony, ja bym to powiedział inaczej, co jest mierzone, to będzie robione. Czemu to jest ryzykowne? Bo jeżeli rozliczasz ludzi z liczby, to oni będą wszystkie swoje działania optymalizowali pod liczbę, pod liczbę. i nic więcej. Więc to powiedzenie drakera, What's measured, gets done, to można by ładnie przetłumaczyć, żeby się dalej żeby się ładnie rymowało, co jest mierzone, będzie robione, ma swoją jasną i ciemną stronę. I teraz możemy to rozwinąć na wielu poziomach, bo tutaj sytuacja jest dość czytelna i myślę, że ja to powiedziałem na kontekście przykładu dealerskiego, ale takich schematów jest wiele. Na przykład miałem okazję pracować z pewną platformą streamingową telewizji cyfrowej, bo no nie mogę określić dokładnie, którą, w której w kontekście sprzedaży telewizji stacjonarnej wystarczyło wprowadzenie pytań w formularzach, żeby skuteczność, w sensie jakość lidów wzrosła o 40%. Przeciętnie właśnie na przykład u dealerów jakość leadów z internetu jest na poziomie 20-25%. Po tych zmianach jest ich na przykład na poziomie 40%. To dalej się wydaje niedużo, ale jednak jest to skok jakościowy gigantyczny. gigantyczny nie? Jest z kim rozmawiać i co za tym idzie? Sprzedaż dzięki temu, no bo to jest czysta matematyka, tak? Więcej jakościowych leadów, więc finalnie w tym samym czasie, w tej samej liczbie rozmów więcej dopniesz. I to działa praktycznie wszędzie. I ten sam mechanizm optymalizowania pod ilość, czy pod liczbę, też działa wszędzie. I mimo, że znów próbując dokonać jakiegoś odwrócenia czy porównania z innym działaniem, jest źle zaplanowane. No bo teraz zobacz. Jak wchodzisz na stronę internetową w 2023 roku, to co musisz po kolei zrobić, żeby zobaczyć jej treść? Najpierw wyskakuje jakieś ciasteczka, mhm. potem RODO, potem jakaś automatyzacja. A potem wyskakuje newsletter, został maila, żeby dostać rabat, coś. tam. Tak, Jesteś od razu, zniechęcony, mhm. od razu zniechęcony, wkurzony, nawet zostawić może tego maila, ale potem zapomnisz w ogóle go potwierdzić albo cokolwiek innego się stanie. Teraz wszyscy wiedzą, to jest teoretycznie głupie, ale oczywiście wszyscy tak robią, nie ma żadnych mechanizmów kontroli. Takich rzeczy w marketingu jest wiele, ale w marketingu B2B jest ich jeszcze więcej. Bo teraz schemat dealerski, czy ten pozyskiwania np. leasingobiorców. Jest dość prosty pod tym kątem, że ta decyzja, no to nie jest decyzja rozłożona na jakieś tam wiele miesięcy raczej, tak? Podobnie wiem, jak zakup mieszkania złożony na trzy miesiące. Ale co dopiero, jeżeli mówimy o bardziej skomplikowanych produktach czy usługach, albo o długich cyklach zakupowych. Bo łatwo się robi kampanię, która powie ci skorzystaj czy zapoznaj się z ofertą leasingu, bo chcesz, to będziesz chciał ją zgarnąć. Natomiast. Co jeżeli właśnie, wracając ponownie do przykładów wcześniejszych, potrzebujesz dotrzeć do ludzi od złączek czy jakichś innych elementów produkcyjnych armatury łazienkowej, albo ludzi od oprogramowania tak specyficznego, jak jakiś e-learning dla korporacji, czy kilku jeszcze innych rzeczy, na przykład producent kartonów, czy takich, których jeszcze przygotowałem dzisiaj na ten odcinek? Nagle się okazuje, że ludzie odkrywają, że tego typu marketing jest oparty o treści. Jeżeli już w ten sposób myślą, to już jest w ogóle dobrze. Bo wiesz, przeważnie jest tak, że tak jak mówiliśmy sobie w odcinku bodajże właśnie pierwszym, nawet ludzie odpowiedzialni za duże kampanie docierające do bardzo specyficznych podmiotów często traktują je jak kampanie e commerceowe takie klasyczne B2C, czyli zostaw, robią, zostań inwestorem. Wdróż e-learning, mimo że tam wiele rzeczy musi się zadziać i zatrybić, żeby to realnie zrobić. I teraz ci ludzie, załóżmy, że już odkryją, że tak się nie powinno robić, zaczną myśleć lejkiem marketingowym i rozumieją tą klasyczną strukturę, że z góra lejka jakieś budowanie świadomości, środek różnego rodzaju działania, dół, akademicka dyskusja, natomiast dochodzą do wniosku, który jest słuszny, że potrzebują treści, bo dla mnie treść jest najlepszą metodą kwalifikacji lida, w sensie jesteś tym, co czytasz, więc na koniec, dnia, jeżeli klikasz konkretne rzeczy, to przyznajesz się, że jesteś konkretną grupą docelową. Tylko że to nie wystarczy, żeby od razu traktować kogoś zainteresowanego jakąś rzeczą jako lit. No bo zobacz. Jesteś teraz takim marketerem od tego e-learningu. Wiesz, że kampania typu wdróż e-learning nie zadziała, więc postanawiasz być sprytny. Teraz robisz tak: to ja zrobię webinar o korzyściach z e-learningu. I teraz jak zapisujesz się na webinar o korzyściach z e-learningu, to czym jesteś zainteresowany? Korzyściami z e-learningu. I generalnie webinarem na ten temat. Mm, tak. Natomiast, jak często podchodzą do takiej pracy z tak pozyskanymi kontaktami ludzie w organizacjach? Czyli ktoś organizuje webinar na temat korzyści z e-learningu, ludzie się na niego zapisują. Iż abstrahując od tego, czy jest tam jakiś segment sprzedażowy, czy jest jakaś inna metodyka wykorzystana, następnie ktoś bierze tych biednych ludzi, którzy zostawili tego maila. Pierwszy raz życiu tę usługę widząc i w ogóle poświęcając jakiś tam czas, i teraz im wysyła oferty, albo dzwoni. Czyli zobacz, jak wielki skrót w czyjejś głowie jest dokonany. Czyli ty być może jesteś na samym początku edukacji w zakresie tego potencjalnego rozwiązania, czy cokolwiek chciałbyś zrobić z tym e-learningiem, a już ktoś ci tutaj mówi, weź kup, 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 patrz. Fajnie, że jesteś zainteresowany, w ogóle absolutnie luźno tym tematem, ale już kup. No to to nie ma prawa zadziałać. Ale jakbyś się nad tym zastanowił, to pewnie jakieś, no nie chcę rzucać wiecz, liczbami bez pokrycia, ale myślę, że bardzo dużo, tudzież mnóstwo bardzo, kampanii Również na rynku B2B, które teoretycznie wykorzystują lejek marketingowy i właśnie te wszystkie pośrednie rozwiązania, typu webinary, e-booki i tym podobne. Do tego się sprowadza. Do prostych trzech segmentów. W sensie klient widzi jakiś materiał, klika i go pobiera, zapisuje się, i my już tutaj teraz pan cegłę. A do tej jeszcze jest daleka droga i powinno, wiele, wiele rzeczy po drodze prawdopodobnie się zadziać, bo na tym etapie Ktoś wyraził po prostu zainteresowanie treścią na dany temat, a nie od razu produktem czy usługą. I teraz zobacz. Masz firmę, jedna z firm, z którą pracowałem, która produkuje tak abstrakcyjne dla mnie rzeczy, więc tu znów przepraszam każdego, to jest tej działki i jakimś dziwnym nazwiskiem się posłużę. Głowice elektryczne, komponenty do instalacji solarnych, generalnie hardcore. Są mm -hmm, taką taki osobą z zewnątrz, to takie tam lekkie tematy. Nie? Sprzedaż jednego dnia buty, rano buty, po południu głowica do instalacji solarnych, dzień jak co dzień w firmie tego typu. I zdaniem tej firmy jest docieranie do instalatorów, bo to generalnie tak w tym momencie wygląda, że to mm -hmm. instalator decyduje, co tam będzie, ewentualnie decyduje tam ktoś inny po drodze. I teraz taka osoba, Odpowiada za marketing w tej firmie, albo firma zewnętrzna, to ją wspiera, dochodzi do wniosku teoretycznie słusznego, że jest to trudna branża. I musimy oprzeć nasz marketing, nasze działania na treściach. Tylko znów, jak z tym, co mówiliśmy sobie wcześniej, przy odcinku wcześniejszym odnośnie sztuki nowoczesnej, to jest proste, ale niełatwe. Czyli teoretycznie łatwo jest zaplanować plan treści dla czegoś takiego. Bo na przykład taka firma, bo tak właśnie ten case wyglądał, dostała propozycję tworzenia treści typu Jak oszczędzać na energii. Czyli to jest taki, wiesz, jeżeli zajmujesz się instalacjami solarnymi, jakieś być może tematy fotowoltaiczne i tak dalej, to to jest coś, co teoretycznie potencjalna osoba, która mogła być tym zainteresowana, będzie szukać, tylko że nie instalator, nie? tylko to będzie treść popularna na dany temat. No to dalej, jakie były inne treści zarekomendowane tej firmie? Co to jest głowica elektryczna? W teorii jest słowo kluczowe, czyli wszystkie takie marketingowo SEO-we rzeczy zostały odhaczone. Jest słowo kluczowe, co ona będzie się pozycjonowała, będzie miała więcej ruchu i tym podobne. Tylko czy takie frazy i takie działania, takie artykuły pomogą dotrzeć do instalatorów wieku takich? No nie. Rozwiązanie było zupełnie inne. Tak naprawdę było to oparte właśnie o mechanikę warsztatów, szkoleń produktowych tak dalej, o których mówiliśmy sobie poza kadrem i nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Natomiast to tylko pokazuje, że można mieć teoretycznie dobre narzędzie w ręku. I rozumieć, że trzeba tworzyć treści, mhm. ale jeżeli się nie zrozumie, czym się różnią dobre treści, od i jakie należy tworzyć, żeby pasowały właśnie do segmentów, szczególnie tych dłuższych decyzji PLB, to będziemy generowali masę albo ruchu na stronie, a co za tym idzie, zapytań, które do nas później wyjdą, które po pierwsze nie powinny do nas paść, a po drugie, jeszcze po prostu będziemy od razu rzucali się na ludzi, którzy póki co zainteresowali się wyłącznie naszym wyjaśnieniem albo jakąś rzeczą merytoryczną ale jeszcze nie produktową czy usługową. I to wbrew pozorem jest rzeczą, którą bardzo mało ludzi rozumie. I teraz uwaga, do, takiego, do jakiego wniosku mnie to prowadzi? Że w kontekście tworzenia treści, które mają wspierać marketing bądź sprzedaż, są dwa rodzaje takie, nazywam sobie je po swoje. Są treści edukacyjne i są treści eksplanacyjne. Od angielskiego explain, mm -hmm. wyjaśniać. Takie powiedzmy wyjaśniające, ale to się ładnie rymuje. Edukacyjne i eksplanacyjne, Jasne. ale jak wiecie, mam słabość do takich rzeczy. I większość ludzi próbuje tworzyć treści edukacyjne, podczas gdy powinna tworzyć treści eksplanacyjne, wyjaśniające swoją ofertę, dlaczego warto to kupić, jak się to kupuje, co się z tym zrobi. I zaraz sobie to rozwiniemy na przykładzie innego lekkiego tematu, z którym miałem okazję pracować, czyli na przykład zarządzanie licencjami oprogramowania. Organizacji. Ech, jak chcesz usłyszeć o problemach pierwszego świata, to to jest idealna, sy idealna sytuacja. bo Być może ktoś z Państwa nie ma okazji pracować z takim segmentem albo widzieć takich, takiego poziomu abstrakcji. W sensie istnieją firmy, które mają na przykład taki problem, że mają totalny chaos, jeżeli chodzi o licencje oprogramowania, z którego korzystają, bo są to już tysiące na różnych oddziałach globalnie itd. I na przykład albo mają. Nadprodukcję licencji. Czyli ktoś, ktoś nie zadbał o to, żeby mieć jakąś inwentaryzację tego, więc są kupione trzy licencje na, dla jednej osoby, niezależnie od siebie, przez na przykład trzy działy, bo ktoś w onboardingu to miał nie zaktualizował, ktoś gdzieś indziej, typowe ludzkie problemy. Albo na przykład są przypadkowo łamane warunki licencyjne, bo na przykład z jakiejś, nie wiem, bazy zdjęć można korzystać 10 czy 100 tysięcy razy przez rok, a z innej inaczej ale ktoś to łamie, bo potraktował obie tak samo. Czyli generalnie problemem pierwszego świata, oczywiście. No ale wiadomo, że dla organizacji, która potencjalnie może dostać z tego do tytułu karę, czy po prostu marnotrawi pieniądze, jest to potencjalny problem. I teraz, jak do tego podejść? Z jednej strony mógłbyś sobie zrobić na przykład, właśnie, materiał typu licencje oprogramowania, czym są, jak działają. Co to jest zarządzanie, licencjami oprogramowania, i To jest OK. Natomiast, co my zarekomendowaliśmy, to się realnie zadziało? Coś takiego sprzedaje się. Warsztatowo. Ale nie tworzy się materiałów, dlaczego to jest ważne, tylko robi się warsztat z wdrożenia zarządzania licencjami programowania w organizacji. Dlaczego? Bo jeżeli musisz się zapisać na coś, co od początku wiesz, że będzie wdrożeniem tego typu rzeczy, to działa to inaczej niż luźne poczytanie sobie, czym w zasadzie jest zarządzanie licencjami programowania, dlaczego jest ważne. Bo nie wiem, czy czujesz te właśnie Lekką różnicę, dystynkcję, inne mm -hmm. piękne słowo między osobą zainteresowaną treścią na temat dokładnego wdrożenia, kontra osobą zainteresowaną po prostu tematyką. Załóżmy inny przykład: że masz organizację, która zajmuje się, wróćmy do tego e-learningu, bo to może być przykład, który łatwiej z tego wytłumaczyć. Czym innym jest osoba, czy na innym etapie procesu zakupowego jest osoba, która będzie chciała poczytać, jak działa e-learning w organizacjach kontra jak wdrożyć e-learning w mojej firmie. I to jest ta drobna różnica między osobą, która się edukuje w zakresie tego, jak coś działa, kontra osobą, która już szuka, jak takie rzeczy się realnie robi. I teraz większość osób, kiedy ma za zadanie przygotować, jakie treści przygotować dla działu sprzedaży, jako treści marketingowe, jako wiesz, pomysły na webinary, na artykuły, na filmy, będzie szła pod wolument. Będzie szła pod osoby, które pod hasła i pod tematy, które są popularne. A popularne będą wyłącznie treści albo po prostu podstawowe, albo na wysokim poziomie edukacyjnym. Czyli na przykład, czym jest e-learning? e-learning, albo dlaczego warto wdrożyć e learning Bo są pierwsze podstawowe pytania, które wejdą. Natomiast tego będzie szukał, jak to ładnie mówią, general audience, po prostu ogół populacji, ale to nie są osoby, które potencjalnie chcą to naprawdę, naprawdę kupić. A później będą hasła niszowe, czyli na przykład, Problemy wdrażania systemów zarządzania e-learningiem w organizacjach, których nikt nie będzie szukał. Takie hasło w Google będzie miało pięć wyszukań, ale to są treści, które też powinien stworzyć, dlatego że osoba, która dowolną, inną metodą wyląduje na Twojej stronie internetowej, ona będzie później potrzebowała takich rzeczy. Będzie miała milion pytań, które będą już pytaniami egzekucyjnymi w zakresie realizacji takiego projektu, a nie edukacyjnymi. W sensie gdzieś trzeba postawić stop edukacji. A tymczasem większość ludzi planujących marketerów czy sprzedawców korzystających z treści, nastawia się cały czas na edukowanie. A proporcje, z mojej perspektywy, powinny być inne. I jednym z takich przykładów tego, który mogę podać, to jest przykład mojej własnej organizacji. W sensie, jeżeli byś szukał wiesz, firm doradczych, agencji, no jesteśmy dwa w jednym, tak naprawdę, to znajdziesz masę artykułów edukacyjnych. Na przykład, jak tworzyć kampanię na Facebooku, czym jest doradztwo marketingowe i tam dalej. A na przykład moi marketerzy i moja ekipa, bo tam są zaangażowani wszyscy w takie procesy treściowe, tworzy artykuły typu zakończenie współpracy z firmą doradczą. Z czym wychodzisz i jak wygląda. I teraz nikt nie szuka czegoś takiego w Google, no bo. E, Przygotowanie do warsztatu otwierającego współpracę z działem realizacji. To jest tytuł artykułu, który się u nas okazuje. Nikt tego nie szuka. I teraz to będzie czytała wyłącznie osoba, która po zapoznaniu się z iloma treściami edukacyjnymi będzie miała pytania typu: no dobra, ciekaw, jak ta firma działa tak naprawdę od środka, tylko że, żeby się tego dowiedzieć, musiałaby zostawić do siebie kontakt, przez cały proces handlowy, rozmawiać z moimi ludźmi i tak dalej. Czyli tak naprawdę dużo się od niej wymaga na tym etapie. Natomiast ona może tego jeszcze nie chcieć. I teraz ja tę osobę w tym wypadku tracę, bo ma pytania, których ja nie adresuję. A tymczasem ja mogę je zaadresować dokładnie taką formą. Mogę mieć u siebie opisane to, co jest kolejnym elementem, znów robiąc taki segway do poprzednich odcinków, budowania i pokazywania dowodów. Tak jak case study, jest jednym z najbardziej już znanych i wykorzystywanych typów treści, bo to właśnie case study jest opiera się i na anegdocie i na dowodach skuteczności. To zwróć uwagę, jaki jest jeden element case study, który każdy w nim szuka. To są opisy procesów. Dobre case study nie mówi ci tylko o wynikach. Dobre case study mówi ci jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, pozwala ci zrozumieć, czy ta firma jest dla ciebie. Bo na przykład dobre case study zaczyna się w stylu firma produkcyjna mająca problem z generowaniem lidów z internetu z uwagi na nieprzemyślaną strukturę lejków marketingowych źle ułożoną z marketingiem przyszła do nas, bla, bla, bla. Czyli czytasz sam początek i czytasz o sobie i mówisz, o, to jest dokładnie jak ja, my mamy rozpierdziel w marketingu i generujemy chaotyczne leady i nie odpadają na telefony. Czyli pierwszym elementem dobrze napisanego case study jest to, że ono pokazuje, czy ty jesteś buyer persona na tej organizacji i pozwala ci poczuć, tak, ta firma pracuje z takim segmentem jak my. A drugi element case study, dobry, to jest tak naprawdę, że ono się wpisuje w formułę było x, zrobiliśmy y, wyszło z. I tak naprawdę nieistotne jest tylko wyszło z, ale przede wszystkim zrobiliśmy x, zrobiliśmy y. Co się zadziało? Jakie wyglądają procesy? Bo to buduje poczucie, że. Wiesz, co robisz? To jest powtarzalne, mhm. że to samo drożysz u nas. I to są dokładnie, dlatego właśnie, Krystadi jest takim idealnym przykładem materiału, bo dobrze zbudowane study ma nie tylko skupienie na wynikach, ale również na tym aspekcie, jak do tych wyników doszliśmy. Bo człowiek czytając to, zaczyna rozumieć, jak ty działasz. Dlatego my, i to jest ten taki model tworzenia treści, który ja również promuję, wyciągamy te aspekty na zwykłe treści, bo dla potencjalnego klienta. Przydatnym materiałem będzie nie tylko materiał edukacyjny, który pomoże mu zrozumieć, dlaczego coś jest dla niego ważne, ale również materiał typu, jak w danej firmie realizuje się rzecz taką i taką. Do czego szukają klienci? Jak coś działa, rankingów, instrukcji, porównań itd. itd. I musisz umieć to pokazać. Jeżeli na przykład częstym pytaniem, które ja dostaję, czy moi handlowcy dostają, jest Panie Arturze, a czym się różni warsztat? Od szkolenia. To ja potrzebuję mieć artykuł, materiał czy cokolwiek, który na to pytanie odpowie. Tylko, że prawie, że nikt w Google nie szuka warta czy szkolenie różnicy. Nie, ludzie szukają ewentualnie szkolenia marketingowe, szkolenie sprzedażowe. I okej, okay, więc to też musi być, jak to działa, po co to jest. Ale obok tego, właśnie treści, warta czy szkolenie, co wybrać w Twojej sytuacji. Tak, żebyś mógł zobaczyć z tej treści siebie. I teraz tego, znów będę się powtarzał strasznie to jest aż tak ważne to się nie będzie pozycjonowało, ale potem jesteś w stanie to wysłać potencjalnym klientom. Ostatnio miałem okazję pracować z firmą, która zajmuje się, żeby nie powiedzieć za dużo bo takich liderów rynku jest zawsze niewielu i łatwo zidentyfikować produkcją opakowań papierowych, tekturowych, różnych tego rodzaju. I teraz, żeby bo to jest hardware mhm. B2B zawsze jest konkretny problem, konkretne rozwiązanie. Problemem jest na przykład coś takiego, że kurierzy muszą czekać na odbiór plastikowych opakowań, jeżeli dostarczają je na przykład do sieci spożywczych i tak dalej. Więc zdałoby się to zaadresować poprzez wymianę tego na opakowania kartonowe, które albo mogą być zwrotne, albo mogą być bezwrotne. Potencjalną barierą jest kwestia utrzymania temperatury, bo człowiekowi się wydaje, że no jak tekturowe nie będzie trzymało tak dobrze jak plastikowe, ale ono faktycznie trzyma. I teraz zobacz. To jest idealny przykład czegoś, co można potraktować na dwa sposoby. Z jednej strony może to być treść edukacyjna, że w ogóle to jest możliwe. I to może przekonać sporą część ludzi. Ale oprócz tego, co jeszcze by się przydało, przykład jak się coś takiego wdraża, bo ktoś przeczyta, no dobra, super, fantastyczne rozwiązanie, czy obejrzy materiał, wideo, czy cokolwiek, ale potem, ale ja sobie nie wyobrażam przejścia teraz całego z tego modelu na ten model z plastiku na tekturę, jakbyśmy mieli to przewalczyć w organizacji. I teraz albo masz case'a, który to opisuje, albo nie zawsze go masz, ale możesz mieć właśnie artykuł typu jak takie przejście, nasze wsparcie w tym procesie wygląda. I to są dwa typy treści, z których korzystasz. Masz z jednej strony treść edukacyjną, a z drugiej treść wyjaśniającą, eksponacyjną, która pokazuje konkretnie, jakie są konkretne etapy, kroki, żeby coś takiego doprowadzić, bo ta osoba może się zgłosić i z tobą o tym pogadać, ale jakiego lida byś wolał? Czy osobę, która zobaczyła, że jakieś związanie istnieje i się do ciebie zgłasza, czy osobę, która wpadła w formularza pod artykułem czy materiałem opisującym całą procedurę i wszystkie pojawiające się podrodze wątpliwości, wdrażania czegoś takiego? Pytanie prawie że retoryczne. Tak uznam, że takie jest właśnie. I, ale de facto wolałbyś tego drugiego. Mhm. Tak? Więc to pokazuje, że gdyby tak spróbować to sprowadzić do jakiegoś poziomu, to można byłoby lejek marketingowy opisać w taki sposób, że jest na początku jakieś budowanie świadomości, ruchu, cokolwiek, wchodzi etap treści, i pierwszy poziom to treści edukacyjne, właśnie te potencjalnie popularne, przyciągające Taka uwagę Takie rozgrzewka. Tak. I potem są treści, których właśnie na znaczy świecie są zaniedbywane, eksplanacyjne. Jak działasz? Odpowiedzi na pytania klientów, najprościej rzecz ujmując. Takie rozbudowane faku. Rozbudowane faku, można by było powiedzieć. I potem dopiero jesteś lidem i można z Tobą rozmawiać. I można tak zaplanować, za pomocą wiesz, już rzeczy, które których musielibyśmy wchodzić w wysoki poziom wykonawczej kanału, czyli na przykład scoring w automatyzacji marketingu, że dopiero jeżeli osoba zapozna się z pięcioma materiałami, w tym jednym eksplanacyjnym. Wyskakuje jakikolwiek mail, albo ktokolwiek próbuje te osoby pozyskać, czy pokazać się później reklamę, typu faktycznie zgłoście do nas. Dopóki tego nie zrobić, o tego nie robimy, ale założeniem tej serii nie było wchodzenia w takie komponenty wykonawcze, tylko bardziej otwierające głowę. Natomiast jak się za taki proces zabrać? I to też mogę powiedzieć na naszym przykładzie, jak to mm -hmm. zrobiliśmy. Bo najczęściej jest tak, że wiesz, problemem jest zabawianie się za pracę strategiczną typu, OK, to teraz mają się wszyscy spotkać i o tym myśleć. Tylko gdybyśmy zadali takie pytania, że no, dobra, byśmy wzięli was na warsztat. Nie? Czyli mamy kanały na YouTube, macie ileś tych materiałów typu, dlaczego warto. No a teraz pytania, które ja mam na etapie wyboru decyzji to jest, a jak to działa? A ile mi to zajmie czasowo? A to muszę przyjeżdżać do studia na jeden odcinek czy na pięć odcinków? Czyli wiesz, ja mam pytania wykonawcze a ty masz dla mnie tylko treści edukacyjne. I to jest ten problem. I teraz oczywiście moglibyśmy się spotkać w salce i generować teraz wszystkie takie pytania, ale to zajmie czas, plus to jest takie, że no, co to, o czym by ten człowiek mógł pytać? I takie wyważanie otwartych drzwi. A metodyka, żeby zacząć, jest dużo prostsza. Robisz zadanie w dowolnym systemie zarządzania zadaniami, z których korzystasz. Dla wszystkich osób w organizacji w dziale handlowym, usługi klienta i marketingowym I jedno. Wprowadź do tego dokumentu ostatnie pytanie, które klient ci zadał na etapie obsługi albo sprzedaży. Bo wiesz, jak ktoś się rozpoczyna z kimś współpracę, na przykład taka usługa, to teraz nagle się pojawia milion pytań do. Nie? W sensie rzeczy, o których nie pomyślałem wcześniej, teraz pytam, a co ja powinienem być ubrany? Bo być może to się pojawiało u was wcześniej, ale na przykład ktoś to przespał i teraz mówi, Boże, mam nagrania za tydzień, a w sumie nie wiem, jak mam się ubrać, czy są jakieś ograniczenia wynikające z oświetlenia bądź kamer. Albo ktoś, to jest, nie wiem, bardziej o tym myśli zawczasu, zada to pytanie, już handlowcowi. Zadaje albo na rozmowie, albo potem w mailu. Więc z tego oznacza, że jesteś w stanie, szukając pomysłów na coś takiego, zadawać te pytania i zacząć na nie odpowiadać. Teraz, jak taki proces wyglądał na przykład u nas? Myśmy zrobili taką obiegówkę po wszystkich specjalistach działu realizacji, żeby każdy dał jedno, dwa, trzy, ile będzie miał, pamiętał albo z maila, albo z rozmów pytań, które zadali mu klienci. To samo dział sprzedaży. I to samo oczywiście, wiesz, managerowie i tak dalej. Powstała jedna matryca, w której wszystkie te pytania zespisaliśmy i zaczęliśmy szukać z nich kategorii. Bo na przykład jeżeli okazało się, że jednym z takich pytań, załóżmy, że jednym z naszych aspektów jest obsługa kampanii reklamowej. I pytanie, które się pojawiało, to było na przykład, a co jeżeli kampanie nie będą działały przez trzy dni, bo skończył się budżet. I to pytanie się pojawiało w kilku iteracjach. A co jeżeli będzie przerwa w kampaniach? A co jeżeli będzie. I teraz, x razy, x ludzi pytało o ten element. Więc to mi dało, że były pytania, oczywiście, które padały raz, ale były pytania, które padały 10 razy. Więc jeżeli 10 osób pyta, a co jeżeli jest przerwa w kampaniach, czy się to płaci, czy nie płaci, to to jest coś, co należy zaadresować. I teraz, uwaga, to co jest najważniejsze w tym procesie, że może być odpowiedź, której najlepiej byś nie podał. Bo na przykład, jakaś odpowiedź w moim wypadku. Płaci się, bo płaci się nie tylko za obsługę, ale za gotowość do obsługi. Więc jeżeli czegoś nie zrobiłeś i kampanie nie idą i nie jest to moją winą, to czego ja mam być na tym stratny? I teraz całą sztuką polega na tym, żeby na to pytanie odpowiedzieć i odpowiedzieć uczciwie. Dlaczego? Bo to może być niewygodna prawda, ale jeżeli klient szuka informacji na ten temat i jedna firma, wszystkie firmy będą to ukrywały bo to jest pewien standard branżowy, wszyscy tego robią, ale lepiej o tym nie mówić, bo to się klientom nie spodoba. A jeden uczciwie kładzie to na szali, to przynajmniej wiesz, czego się spodziewać. Jesteś już wyedukowany na tym etapie. I co ciekawe, jeżeli złożysz do mnie zapytanie, to tak akceptujesz. Jeżeli oczywiście widziałeś ten materiał przez ten, ale moją rolą jest o to zadbać. Albo wysłać ci go na przykład na etapie sprzedaży. I to jest bardzo prosta taktyka, bo to de facto oznacza, że tworzenie treści powinno się sprowadzać. Takich, które oczywiście mają wspierać marketing i sprzedaż, a zwłaszcza sprzedaż, do odpowiadania na pytania klientów. Tylko trzeba zadać pytanie do pytania: jakie to mają być pytania? I większo, dla, dla większości taką właśnie ukrytym przekonaniem, założeniem jest, że to mają być zawsze. Edukowa edukacyjne, bo wiesz, w od sprzedaży, w tym ja oczywiście również, mówimy, że po prostu no klient, klienta trzeba edukować, tak pokazywać dostępne rozwiązania, jest ten silny nacisk na edukację klienta w procesie sprzedaży doradczej, co jest super. W od marketingu, mówią właśnie, tak jak również ja będę mówił zawsze, że trzeba tworzyć treści, żeby człowiek to zrozumiał, bo dzięki temu możecie znaleźć, bo jesteś tym, co klikasz, szukasz materiałów edukacyjnych w jakiejś branży, przyznajesz się, że jesteś, jesteś reprezentantem tej branży, ale to nie jest koniec bo po drodze jest właśnie cała masa tych materiałów, których nikt nie chce tworzyć, czyli jak w firmie X działa proces Y albo obsługa Z, bo tego nikt nie szuka, tym się nie idzie pochwalić, od tego słupki statystyk ruchu nie będą rosnąć, ale jeżeli z tego będą padały zapytania albo to będziemy mogli wykorzystać, wysyłając ludziom, robiąc i tak dalej, to to są prawdziwe wartościowe lidy. Więc mamy lejek zbudowany z pierwszego etapu budowania jakiejś świadomości, pierwszego zetknięcia z marką, a później treści edukacyjnych, eksplanacyjnych, dopiero na samym końcu zostajesz lidem, po tym jak ten cały proces po prostu przeszedłeś. W tym momencie stawiamy kropkę drodzy widzowie i słuchacze i kończymy kolejną serię ekspercką z Arturem Jabłońskim i te, w tym momencie muszę zapytać, bo jeżeli ktoś dotrwał do tego miejsca, zrobił masę notatek, ma masę planów, może też pojawić się w jego, w jego lub jej głowie pomysł, hej, a być może warto by było porozmawiać z Arturem z Digitalk o współpracy. Jak się z wami najlepiej skontaktować? Mm. Hmm, poza gołębiem odbieramy wszystko. <noise> Więc de facto, czy będzie to forma napisania na fanpage'u, czy na mailu, czy gdziekolwiek, na pewno do nas to dotrze, bo ten proces jest tak zrobiony, że wszystko ląduje w jednym miejscu, tak jak to powinno być. Natomiast najprościej wejść na przykład na digitok.pl i tam znaleźć rzecz, która ciebie interesuje, bo de facto obszarami, w których my pomagamy, są takie trzy segmenty, elementy. Edukacja, konsultacje i realizacja. Czyli, jeżeli ktoś potrzebuje po prostu tego ostatniego etapu procesów, uruchomienia kampanii, jej bieżącej obsługi, optymalizacji i tak dalej, na dowolnym systemie reklamowym, czy tworzenia treści, to my to również robimy. Natomiast, jeżeli ktoś potrzebuje właśnie na przeszkolić swoją ekipę, pomóc zrekrutować kogoś do swojego zespołu, to to też robimy. Albo kiedy potrzeba mu warsztatów, konsultacji, bieżącego prowadzenia właśnie współpracy konsultanckiej, takiej eksperckiej, to to jest nawet to, co ja jeszcze osobiście w firmie lubię sam robić. I do tego właśnie część z tych historii, które opowiadałem, to były moje osobiste doświadczenia z naszych warsztatów i konsultacji, to to też robimy. Więc to jest właśnie kwestia tego określenia, co mówiliśmy sobie w pierwszym odcinku. Czego potrzebujesz, jak chcesz to ułożyć, a może po prostu potrzebujesz pomocy z samym ułożeniem, to też pomożemy. Arturze, dziękuję Ci za czas, zaufanie, rozmowę i masę treści, które mogą się wydawać skomplikowane, ale widziałem jak się starasz, żeby nie powiedzieć wiesz, jak się starasz, żeby to być w sposób prosty i zrozumiały. Dziękuję Ci za ten czas i za tę wiedzę, którą przekazaliśmy naszym widzom i słuchaczom. Ja się. dziękuję.